Państwa jest... Różnie to teoretycy ujmują, ale jest taka teoria też, w sumie wszyscy mówią o tym samym, to różnie nazywają. Jedna z tych nas jest taka, że wygrywa ten na dłuższą metę, kto jest w stanie świat objaśnić, kto jest w stanie świat zrozumieć, wyjaśnić w sposób przekonujący. Otóż ta wściekłość, o której tu parę razy mówiliśmy, tak? Wściekłość ludzi proszonych o podpisanie protestu przeciwko prywatyzacji stołemi, to właśnie gromosław z jasnego nieba właśnie był tak zakonany specjal, prawda? Bliźniacza historii. Ta wściekłość ludzi, którzy się narusza ich ten, to też zrozumie, to jest ich bezradność. Ci ludzie są totalnie bezradni. Ponieważ oni nie są oni kompletnie nie rozumieją swojego świata. Została im tylko wściekła nienawiść do pisowców, która ta wściekłość właśnie wynika z faktu, że oni nie są w stanie sobie objaśnić świata. I muszą nadrabiać to histerią nienawiści do starszych, gorzej wykształconych i z małych miejscowości. To jest jednak znak, oczywiście jakkolwiek jest to przykre dla nas, to jest wyraźny znak, że się sytuacja zmieniła. To nie jest sytuacja z lat 90., kiedy była potężna narracja tworzona przez wielkich, absolutnie tuzów, michników, prawda, samych autorytetów, noblistów, profesorów, a z drugiej strony garstka oszołomów, która mówiła o Polsce. A w tej chwili jest z jednej strony ta narracja potępiona, odłożona tabu, że nie wolno mówić o historii, nie wolno przypominać, nie wolno wyciągać faktów, a co jest z drugiej strony, no coś sobie pozwoliłem nazwać twierdzeniem na wargach na Boga i Ojczyznę, bo to jakby jedyne, co im zostało. I kiedy redaktor Pacewicz napisał po wyborczy wstępniak pod hasłem udał się nam Palikot, to trafnie napisał. Palikot jest kwintesencją tego wszystkiego, co wielki intelektualista Adam Michnik, totalny bankrut, oberbankrut, do czego doprowadził z tych całych wielkich idei, z tej całej wielkiej myśli, postępu, oświecenia, nie zostało nic. Został gnój z Biłgoraja po prostu i nic poza tym. Przepraszam, też byłem w Biłgoraju, oni też mówią, że to jest podfaszystyczny, sorry, tak, przepraszam, on tam tylko przypadkiem się gdzieś szwendał, ale chodzi mi o to, że u nas nie ma jakby wizji, dwóch konkurencyjnych wizji Polski. Jest jedna wizja Polski i wściekłość tych, którzy nie chcą jej przyjąć do wiadomości. I czerpię optymizm z historii, bo tak w naszej historii wielokrotnie bywało, o tym mówiłem, pisałem, już nie chcę się powtarzać, że jednak sytuacja, w której nie wiem, młody Żeromski czy młody Dmowski opisywali, to była sytuacja, gdzie wydawało się, że już naprawdę Polski nie ma, a 20-30 lat potem Polska się odrodziła i obroniła się przed potężną nawałą bolszewicką siłami własnych obywateli i obronili ją potomkowie tych samych chłopów, którzy, prawda, obdzierali powstańców, bo wojnę 20 roku wygrali Polacy siłami ludu polskiego. Nie, to nie, na tym polegało zwycięstwo, że to już nie było dworska fanaberia jak powstanie styczniowe, tylko naprawdę ogromny ruch ludowy. Ta praca, to drążenie kamienia, ta kropla drążąca kamień odniosła ogromny sukces. I to jest jedno ze źródeł optymizmu, który czerpać trzeba, można, który naprawdę istnieje. I jeśli nie z innych źródeł mówię, to czerpmy to z historii. Ja myślę, że najciemniej jest przed świtem, ale pamiętajmy o tym, że tu nie ma żadnej symetrii. My tak naprawdę nie mamy przeciwnika, który jest w stanie z nami dyskutować. Ja bardzo często staram się, bo uważam, nie tylko tak jak Paweł, że warto się spotkać, jak jest 30 osób, nawet jak jest 10, ale też warto się bardzo często spotkać z ludźmi, którzy są totalnie zindoktrynowani w różnym duchu, w innym duchu. Proszę Państwa, to jest niesamowite doświadczenie. Oni po prostu, jeżeli nie idziemy na ten, że to jest dość trudne, że nie rzucamy w siebie kamieniami, to okazuje się, że oni są totalnie bezbronni. Oni nie mają żadnego argumentu. Oni nie mają żadnej wizji Polski. Im pozostała tylko wściekłość.
Jest taka fantastyczna postać polskiej historii i literatury, jaką jest Stanisław Rezbek. Zapomniany, bardzo nieszczęśliwy pisarz. On ma wstrząsające dzienniki z wojny bolszewickiej. Najbardziej wstrząsający jest moment, kiedy on opisuje, jak przyjechał do Warszawy na przepustkę. To jest tuż przed bitwą pod Warszawą. Czy zaraz po bitwie warszawskiej. I w tramwaju jacyś ludzie bluzgają mu i plują na mundur i krzyczą na niego, że to jest... Nienawidzą go, że w ogóle jakby on jest tylko w zastępstwie. Nienawidzą tego tej nowej Polski, że komuś odbiło, że to będzie przez tę wojnę, że tutaj nas zniszczą, że bieda, że za cara to było tak, prawda, a teraz jest nędza. Ten modło Polski, no niestety też jest częścią naszej historii, z którą sobie trzeba radzić, ale nie przeceniajmy jego siły. Jego można podjudzić, jego można puścić, prawda, żeby demolował krzyż, żeby pluł, żeby gasił papierosy na ludziach, ale on nie jest w stanie niczego konkurencyjnego stworzyć. Jedyne, co Polska jest w stanie stworzyć, to zawsze tworzył ten nurt, który się inspirował polską tradycją, polską niepodległością, który się nieustannie odradzał. I ja przepraszam, brzydkie słowo na koniec, bo ja ze wsi jestem, jak to pozwoliłem sobie w swojej zgredzie napisać. Różne mamy wady, ale jako naród mamy jedną cechę nie do przecenienia. Jesteśmy nie do zajebania. Naprawdę.